Barbarzyńcy mogą pieprzyć bzdury do woli, ale nic nie zmieni, że Jankos już pierwszym ciosem mógł sprawić sensację. To był cep, po którym Fnatic klinczowało i na nieco miękkich nogach wróciło do serii. Nie ujmuję humanoidowi, świetnie obronił obalenie i dokończył robotę. To mistrz. No, ale panie Piotr, proszę w ogóle nie zwracać uwagi na tych barbarzyńców. To była cudowna, walka, cudowne mecze. Zabrakło Marcinowi troszeczkę cierpliwości. Całą walkę ogólnie Jankos był w przewadze. Walka była długa, wyczerpująca. Myślę, że gdyby Evi zmienił trochę styl, ten taki, wiesz, festynowy, weak-side'owy na tak zwanego cepa, to ta walka trwałaby dłużej. Czekamy na rewanż. Wstęp dla weteranów i fanatyków sportu, nie tylko elektronicznego, ale też fizycznego, to oczywiście nawiązanie do niedawnych wydarzeń na scenie polskich freak fightów i pewnych publicystycznych wystąpień naszego ulubieńca Marcina N. No ale to słowem wyjaśnienia, my dzisiaj nie będziemy gadać o nim, nad czym ubolewamy, pogadamy o innym zawodniku, który ciągle przegrywa. Nie wiem, kto to jest, możecie zgadywać w komentarzach, a także o tym, co wydarzyło się w innych grach w finałowym tygodniu LEC, bo z dużym opóźnieniem, ale jednak trzeba trochę o tym porozmawiać, tak, trochę kilka kwestii unaocznić. Jeżeli brakuje Ci możliwości grania w turniejach League of Legends w Polsce na poziomie amatorskim, to ta wiadomość jest dla Ciebie. Kup minimum jedno opakowanie gumy do rzucia Orbit o smaku owocowym w sklepie sieci Żabka w terminie od 2 do 9 sierpnia i zarejestruj swój zakup w aplikacji Żabka. Wejdź na www.fruityflavors.pl, wybierz drużynę i zapisz się do turnieju Fruity Flavors w dniach 2-20 sierpnia 2023. Szczegóły i regulamin dostępne są na fruityflavors.pl. Produkty biorące udział w aktywacji są wymienione w regulaminie. W tych playoffach było 4 top lanerów. To był Broken Blade, Odaamne, Evi i Oskar. I nie sami zgadnijcie, o kim mówił Piotruś. A to akurat patrząc na występy, co po niektórych, to nie jest aż taki oczywisty wybór. Nie, dlatego... Wbrew pozorom. No. Okej, więc nie będziemy dzisiaj przyglądali się tym grom pod lupą, jak to często lubimy robić, bo wiadomo, emocje już trochę opadły, a nawet bardzo opadły. Pewnie część z Was już zapomniała, że LEC istnieje, ale przypominamy, ci gracze nadal żyją z nami pod jednym nieboskłonem, więc trzeba będzie o nich trochę porozmawiać. Był już jeden krótki materiał poświęcony całemu roku e-sportowemu Teamu Heretics. Wielka szkoda, że ich nie zobaczymy. No i ta seria na Fnatic, no cóż, była w dwóch słowach niezła, jak na ich możliwości, ale jednak wyszedł, mam wrażenie, pewien szklany sufit w tym starciu, że no, okej, przez słabe uszy, przez Team BDS, przez KOI można się przebić, ale kiedy trzeba wbić się do top 3, to jednak jest dość twarda granica, no i Heretics nie było w stanie jej przebić, no, mimo wygranej nawet pierwszej mapy. No tak, ale... To, że oni wygrali tę pierwszą mapę, to nie zmieniło nic w moim myśleniu na temat tej serii. Ja tak się patrzyłem na to, mówię, o, no to będzie do jednego. A też to była taka mapa, w której wszyscy się zachwycali VTO, ilo, makili na Jona, a to wyglądało trochę tak, że Fnatic raz czy drugi się rozlało, tak. I cały Team Heretics tak biegał w kółko tych wolnych fragów darmowych i mówili, Vettel, chodź, szybko, do Autosa. Tak jest! Mamy to! No i doszło nagle do momentu, gdzie tego Jona naprawdę nie dało się w żaden sposób poskromić. A on i tak swoim buildem to tak agresywnie bardzo wchodził w tę rozgrywkę, bo no. Ja pamiętam, że on tam, sama ofensywa w tym buildzie to była. Prawda, to tam prawda. Tam nie było nic, żeby się obronić jakoś bardzo. Tak szczerze prosił się trochę o to, żeby tak zraz go złapali, no. I się zrobili skończyło. To, by the way. No tak, i to potem zrobili. Zaczęli wracać, a potem Heretics wygrał walkę. Skończyło cały mecz. No, gdyby nie to, że Heretics przez brak punktów z poprzednich splitów nie wchodzi do topowej szóstki i nie zagra Awardsy, to byłbym zadowolony z tego sezonu, a tak jednak czuć pewien niedosyt. Ale wydaje mi się, że jakby czwarte miejsce na koniec to jest sprawiedliwy osąd siły tej drużyny. Na koniec... Tego splitu. Tego splitu, tak. No ogólnie w tabeli, no co, jakieś 7 czy tam 8 miejsce. No niestety, zapłacili karę za to, co się działo na wiosnę i w zimie. No i trudno, zdarza się i tak.
Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć jako epitafium dla Heretics? Znaczy, jedyne co, to chyba nam szkoda tego Jankosa, no. No, no. Ale... No to, znaczy, bo to jest trochę tak, że... Nie wiem, jak to dokładnie wyglądało z tym, jak Janko znalazł się w Heretics, ale nie chce mi się też wierzyć, że on gdzieś nie miał innych rozmów, innych propozycji. I Heretics to był trochę taki strzał, wiesz, taki... No jak chciał grać w Lecu, to była chyba jedyna jego opcja na sam koniec. On został późno wypuszczony na rynek, no tak. Większość teamów miało junglerów, więc to było chyba tylko to, albo nic innego. Się, przychodząc tam, myślę, że spodziewał się, że to nie będzie jakiś wybitny zespół. Oj, tak, na pewno. No i tyle. No. I tak udało się w tym ostatnim splicie zrobić więcej niż myśleliśmy. Też, powiedzmy sobie szczerze, gdyby dostali się do tych finałów, to na Worlds i tak by nie pojechali. Pewnie nie, chociaż uwzględniając to, jak łatwo jest się na nie dostać, bo wystarczy wygrać jedną serię, to może nawet na tym czwartym miejscu gdzieś do best of piątki na czwarty team Zenej by się załapali. No ale cóż, Fnatic poszło dalej, tam trafili na Excel w drabince przegranych i to taki dziwny mecz, bo pamiętam, że nawet żeśmy gadali o nim w zeszłym tygodniu, zanim się rozpoczął, że to jest mecz, który z jednej strony chciałoby się, żeby wygrało Fnatic, bo wtedy dostajesz finał G2 Fnatic w końcu, a z drugiej strony głupio tracić Excel, który jest wyraźnie lepszy niż tak. Te teamy, które miały szansę się załapać ich kosztem do finałów sezonowych, gdyby mieli tutaj przegrać, bo ten split tak naprawdę nie miał dużego znaczenia. I pamiętam, że doszliśmy do konkluzji, że tutaj najlepiej jak wygra Excel w tej grze na Fnatic i w finale tego dużego sezonu w Montpellier będzie finał G2 kontra Fnatic i Gitarka. Czy to się stanie, to zobaczymy. Tego nie wiemy. Ale dobrze by było. Tak, dobrze by było. Ja tylko mam taką... No, taki niesmak pozostaje zawsze, bo co byśmy nie powiedzieli o tych spotkaniach, to na koniec i tak wychodzi na to, że G2 na kogokolwiek by nie trafiło z tych wszystkich drużyn, to skończyłoby się tak samo. No. Grali na najmocniejszą ekipę oprócz G2. Nie ma o czym gadać, no bo jednak jedyni zagrozili G2 w serii na początku 3-2, tak? Fnatic to rozprawili się bez żadnego problemu, wszystkie inne drużyny też powyrzucali. No. No to jeśli nie oni, to nikt z tych drużyn. No i tak samo by to wyglądało z Fnatic, tak samo by to wyglądało z Heretics. Może na sam koniec trafiasz na G2, jak muszą, to wygrywają 3-0. No. Właśnie ta seria finałowa, ona wyglądała tak, jak wszyscy myśleli, że będzie wyglądało pierwsze starcie między G2 a Excel. Ale w tym półfinale Excelowo-Fnaticowym, kurczę, byłem tak zdziwiony, jak dobrze zagrał Abedage, bo spodziewałem się, że no akurat już teraz, wychodząc na humanoida w takiej formie, no to nie będzie tak łatwo. Tak. I trochę więcej zaufania miałem jednak w zawodników Fnatic. No, ale okazało się, że no, dlatego botlane'u to niespecjalnie siedzą piki, które są obecnie najmocniejsze. No, a zupełnie nam zgasł, odkąd enchanterzy wyszli z mety. Ten gość, no. Nie, on, wiesz, tak wizualnie, kiedy się oglądało te mecze Fnatic, tak czuliśmy, wow, ten Noah radzi sobie świetnie. Chyba ani razu w playoffach nie miałem takiego wrażenia, tak, nawet no. Jak Fnatic wygrywało, to wygrywało dlatego, że Humanoid ich skierował. Albo bo Razor zrobił jakiś fajny puffing, a niekoniecznie dlatego, że jakoś mega Trymbi i Noah zdominowali bottom. Oni czasem na podstawie tego, że drużyna cała wygrywała, oni też tak. Byli do przodu i potem wygrywali walki, ale oni byli pasażerami. I mam wrażenie, że w momencie, w którym Abedage był w stanie z sukcesem zneutralizować Humanoida, to nagle się okazało, że ten skład Fnatic nie ma już firepower. No, a to gdzie... Kurczę, no... Taki trochę obrazek Trymbiego z Rogue i Koi, no. Te playoffy, nie? Właśnie taki gdzieś obok, wiadomo, inna sprawa to jest co się dzieje na komsach, inna sprawa co się dzieje wewnątrz drużyny, no. Tam Trymbi może wnosi więcej niż na Rifcie. No ale te playoffy to tak troszeczkę właśnie przeniosły mnie pamięcią do tych meczy
Koi czy Rogue, gdzie patrzyli na Larsena i wiesz, no kurwa, zrób coś, bo przecież nic z tego nie będzie. A zobacz, cały czas tak zostało w Koi. Tam cały czas Larsen, błagam. Ale tam już nawet nie jest tak właśnie, że go proszą, tylko jest takie, no jak ty nie zrobisz, to przecież nie my. No to dobrze, że to... Ty jesteś jesteś ty poważny. Ty jesteś normalny? Ty jesteś szefem, ty masz łopatę, tak? To kto miał dół wykopać, jak nie ty? No i trochę tak Trimi właśnie wyglądał w tych spotkaniach. A Noah? Nie chce mi się wierzyć, naprawdę mi się nie chce wierzyć, że AD Carry może zmienić się aż tak, bo nie ma shielda jakiegoś. No, to jest bardzo dziwne. No, ale tak się stało. Ale wiesz, co jest dla mnie też zaskakujące, że my widzieliśmy go w Ultralidze jako gracza, który właśnie był zawsze super na Zeri, on nie ubrał, tak. Nieważne co się działo. Jak nie Zeri, to on zawsze sięgał po Ezreala później, miał Zaję, miał tego Afeliosa. To nie jest tak, że te postacie wszystkie robią to samo. To jest jednak trochę różnych stylów gry. Więc mi się wydawało, że jakby siłą rzeczy coś dla Noaha się w tej mecie znajdzie. Szczególnie, że Zaja mocna, Trimby wtedy może Rakanem pograć. Nie pamiętam, jak dokładnie było, czy ten Rakan był banowany, czy ta Zaja była wykluczana im, ale mam wrażenie, że tak. Trochę boli mnie to, że w ogóle Fnatic nie grało Kaisy i nadal nie rozumiem, z czego to wynikało. Nie rozumiem też, dlaczego nie chcieli grać LeBlanc, która była wyraźnie istotną postacią dla mety europejskiej, a Humanoid i cała drużyna uznali, że nie chcą nią grać. I nie dość, że chyba nie najlepiej czuli się na aktualnym patchu, to jeszcze indywidualnie większość zawodników nie dojechała. Ja mam dużo żalu wobec Oskarinina, bo tak jak mówiliśmy już jakiś czas temu, że no, zaczyna to wyglądać tak jak na początku jego debiutu w Lecu, to ta forma została niestety utrzymana. Bardzo mi się podobał obrazek, albo nie podobał, zależy z jakiej strony spojrzymy, jak różnie wyglądał Rumble Oskarinina w matchupie przeciwko Damne. Jak wyglądało to zestawienie, kiedy odwrócono rolę. Odany, wiesz, pali wszystkich, ten Rumble jest po prostu wszędzie, robi świetną robotę w fightach. Oskarinin w międzyczasie boi się petard. Dobra, to prawda. No tak, no. No i co? No i gówno, no. Gówno z tego Fnatic wyszło i bardzo mnie to smuci, bo... No właśnie, najgorsze w tym naszym omówieniu jest to, że po pierwsze, wiemy, co się wydarzyło w finale i w sumie to jest jeden grzmot, co my teraz powiemy. A druga sprawa jest taka, że nagle Excel musiało się obudzić. No, no właśnie, ze wszystkich ludzi. No. Ze wszystkich ludzi obudził się Peach. No. To ja jestem w takim szoku. Ten koleś, on dawał takie mieszane sygnały w trakcie tych playoffów. Czasem świetnie przy liniach jego oka i bardzo groźny, bardzo niebezpieczny. A czasem losowa wywrotka, raz, drugi, trzeci na przestrzeni serii, czy nawet jednej mapy czasami. I ja do końca nie wiem, jak ocenić tego zawodnika. Czy to były błędy, bo on się stresował? Czy to były błędy, bo on był słaby? Czy osiągnęli z nim tak dobry wynik, bo inni zawodnicy się obudzili, a może on coś daje tej drużynie charakterologicznie? No nie wiem. Nie wierzę w to, że Peach rozkazuje tej drużynie, bo jest z Korei i słabo mówi po angielsku, więc raczej nie koluje. Zastanawiam się, kto tam podejmuje większość decyzji. Myślę, że może to być Limit, bo zawsze o nim tak się słyszało od ludzi, którzy z nim współpracowali, że Limit dużo koluje. I skoro jesteśmy przy Excel i Limicie, to trzeba przyznać. Obrażaliśmy go straszliwie. Nie lubiliśmy go. Nie wierzyliśmy w żadną drużynę, w której Limit będzie występował. A spójrz na niego. Czy ty go lubisz? Nie. Nie. Nie, nie. Nie lubimy go. On wygląda jak taki ochroniarz na bramce w klubie, który nie wpuszcza cię. O! No i mówi, że obuwie sportowe, obuwie dresy? Sportowe, nie. Nie. Krótkie spodenki, nie. Z plecakiem, nie. Kolego, nie wejdziesz. Nie, nie wejdzie. A czasem, słuchaj, raz miałem taką sytuację. Mhm. Przychodzimy, chyba z Azonem to było. A nie! To było z Bad Lygą i jeszcze innymi graczami sportowymi. Tak, poszliśmy na warszawskie kluby, na ulicę Mazowiecką, chcemy wejść i facet mówi tak, sorry, nie wejdziecie. Takie, okej, okay, a czemu? Jest druga w nocy, o drugiej w nocy to my wpuszczamy już tylko dziewczyny. A, no tak, ja wiem, ja też się kiedyś z tym zetknąłem. No! To jest właśnie... Kurestwo. To co robi ten ochroniarz? Nie wiem, co chcesz powiedzieć, ale... Nie, nie, zachowanie Limita, zachowanie. Który właśnie stał i to on do mnie to powiedział. Co to jest? No tak. No to jest właśnie
Piekło mężczyzn. To jest właśnie piekło mężczyzn, że nie mogą sobie poruszać nóżką. Ale limit, poza tym, że nie wpuszcza ludzi do klubów etatowo, to po godzinach jeszcze jest jednym z najlepiej performujących supportów w Europie w tym momencie. I jest to z jednej strony trochę zaskakujące, a z drugiej w sumie nie powinno nas to dziwić w momencie, w którym o limicie zawsze mówiło się jako dobrym inicjatorze, więc jak jest meta na rel, no to powinien się w niej odnaleźć. Problem jest taki, że praktycznie o każdym supporcie w Europie tak się właśnie mówi, więc każdy powinien być nagle dobry. To, że Limit akurat tym razem zagrał tak fajny sezon, jest dla mnie zaskakujące. Jest sytuacją losową. Jestem ciekaw, jak wygląda jego energia z Patrykiem, bo tego gościa ja nie potrafię rozgryźć. No. To jest dopiero dziwaczne. Dla mnie to jest zaskakujące, że on cały czas jest w lecu. Ja... Czemu z Targamasem nie działa, a nagle przychodzi Limit? I wygląda świetnie. Tak. Z Mikim też wyglądał kapitalnie. A to inny profil zawodnika. No. Jednak troszeczkę niż Limit. Nie tak bardzo jednowymiarowy. Dla mnie Patrick jest przedziwnym case'em. Czasami wygląda jak jeden z najlepszych zawodników w ogóle w całej tej lidze, kiedy jest w sztosie. Na przykład taki play mi się kojarzy, jak oni ograli Dive'a Kalisto, tam bodajże z Alistarem, jakoś tak na 1 HP. No. Z Limitem w trakcie tej serii na Fnatic. Ja też, mimo tego, że zobaczyłem od niego jakość, od Limita tak samo, to ja jestem skłonny uwierzyć to, że przyjdzie kolejny sezon i będzie znowu i średnio na jeża. Powrócimy. No i tak, i następnym takim zawodnikiem jest Mercer. Ja też nie wierzę w to, że on nas oszukuje. Trochę tak. Aczkolwiek w Mercer jeszcze jestem w stanie trochę uwierzyć bardziej, bo on nie gra tak długo jak Limit. Więc mogę być taki, okej, może jednak masz talent. Może to jednak nie kostka, która się rzuciła. Tylko serio, może być brakuje kiedyś? Już tylko, żeby Adekery z Ligi Francuskiej wrócił do Leca. Czy jak on się nazywał? X-Mati. Jeszcze jego brakuje i jego z Limitem dać. No. Albo z Mercą i będziemy mieli... Było kilka takich sezonów, gdzie ja patrzyłem na te botlane'y i to mi wystarczyło, żeby nie oglądać Lecu. No. Ja ci powiem, że ogólnie mam taki problem z tym rokiem w Lecu, bo ten format, chyba już możemy to powiedzieć, że on nam pokazuje jakieś takie dziwne, niepełne obrazy drużyn. Jeżeli ja się cofnę pamięcią, to ja mam wrażenie, że każdy team zaliczył dla siebie taki okres, w którym był czarnym koniem, albo wyglądał najlepiej w Europie. Poza Astralis. Astralis nie miało takiego momentu. Oni, nawet jak zagrali niezły regular, to było na wiosnę, jak dołączył do nich lider, to wyglądali nieźle, a potem przyszły serie i się rozlali. Więc tylko bym wyłączył Astralis z tego rachunku, a tak, poza tym, to każda drużyna miała swój jakiś niesamowity ark. Excel teraz na lato. Heretics też teraz na lato. Jak są jeszcze drużyny w tym lecu? Chwila, muszę otworzyć i po kolei to przeczytać. Koi zimą. Czwarte czy tam trzecie miejsce. Mad Lions wygrało split i drugie miejsce zrobili w zimie. SK Gaming w zimie trzecie. BDS finał na wiosnę. Fnatic teraz dochodzi bardzo daleko. I zajmuje trzecie miejsce. G2 wygrywa 2 splity. Bądź tu mądry. Miej tu opinię, która się sprawdzi. Te teamy, wszystkie, naprawdę wszystkie w trakcie tego sezonu... Poza Astralis, owszem. I poza Vitality też tak naprawdę. Vitality też miał swój moment. Nie. Vitality nawet 2 razy miało moment, jak było top 1 po regularach. Tak. I byliśmy w szoku, że w seriach odpadają. Tak. No, więc w sumie nawet oni. To, co teraz się wydarzyło z Vitality, to jest nie do opisania. Tak, nie tamto. No więc jakby... Nie wiem, czy to faktycznie jest tak, że te teamy się stają gorsze i słabsze. Trochę w to nie wierzę. No. Bo ten poziom mocy drużyn, jak widzimy na wskroś wszystkich lig na świecie, to on tak dynamicznie się nie zmienia. To nie jest tak, jak te wyniki w Lecu pokazują. I mam wrażenie, że to efekt tego, jak szybko gra się sezony, jak mały masz margines błędu i jak duża jest jakby wariancja w tych wynikach, kiedy ty wygrywasz jedną serię albo przegrywasz jedną serię, tak. Bo jesteś w stanie bardzo szybko prześlizgnąć się gdzieś tam dalej. To, że mamy kilka resetów, to też dużo zmienia. No i koniec końców to, że gramy na dosłownie 2 paczach w trakcie jednego splitu. To jest za mało. Zaczynamy
na jednym patchu, potem przeskakujemy dwa i całe playoffy gramy na drugim patchu. Tak. I teamy, którym siądą konkretne patche, wyglądają lepiej. Takie mam wrażenie, że tu po prostu nie ma takiej normalnej adaptacji, że okej, gramy teraz na tym, ale powoli się uczymy. To jest... Siada wam LeBlanc ze statikiem? Bo tak było, to zostało wrzucone do gry natychmiastowo i część teamów super się odnalazła, część w ogóle. I całą fazę grupową byliśmy uwięzieni na patchu z OP LeBlanc ze statikiem. Tak. I postaciami ze statikiem. Część teamów na tym straciła, część zyskała. I mi to trochę psuje takie, wiesz, ligowe integrity. Ja jakby nie wierzę temu, co widzę. Nie wierzę temu, że Excel po całym tym roku jest drugą najlepszą drużyną w Lecu. No tak. Co ja mam ci więcej dodać? No, też w to nie wierzę, ale no to chyba dla widza to chyba jest okej. Okay. Tak no właśnie, ja się zastanawiam, jak widzowie na to reagują, bo ja bym miał trochę taki mętlik, że kurczę, no nie wiem, co właściwie oglądam i że ta losowość wyników, zdawać by się mogło, że no nie wiem, ona tak no mnie by nie zachęcała do oglądania. No to pewnie tak. Chyba tak, ale to dla bardziej świeżego takiego widza, bo mi się wydaje, że to, że Excel nagle zaczął wygrywać, to taka ciekawostka była. No. Mnie to trochę śmieszyło, że to tak się dzieje. No trochę tak. Ja nie wiem, czy jest lepiej, jak każdy wygrywa z każdym. Ja lubię, jak mamy, powiedzmy, ustanowione. Ci są dobrzy, ci są słabi. Wtedy, wiesz, jak ci wygrają na tych, to o, ale niespodzianka. Jak ci na tych, to wszystko no tak, zgodnie tak, z planem. W Lecu tego nie ma, no bo na przykład... To, że Astralis by zestampowało BDS, mnie by nie zaskoczyło w żaden sposób. Mnie też. A jak nie masz drużyn, które wygrywają cały czas albo są ciągle mocne, to też nie buduje się pewna renoma tych drużyn i to też jest, myślę, że trochę gorszy dla ligi. Jedynym teamem, który coś takiego był w stanie utrzymać w trakcie tego roku, to było G2. Ten finał wygrany 3-0 też mam wrażenie to tak ładnie podsumował, że koniec końców, bawcie się, tylko my tutaj możemy... Coś tak. Zrobić sensownego na scenie międzynarodowej. No to prawda, to prawda. No bo wyobraź sobie, że to jest jeden sezon. No. I jako wicemistrz na Mistrzostwa Świata jedzie Excel. I wiesz, i po tym całym roku wybiera się tam Patryk. No. Tam, nie wiem, no, mega dziwne to jest to, co tu się wydarzyło. No nie rozumiem, co się stało z Excel. Mamy w ogóle w tym splicie takie dwa gigantyczne zaskoczenia, bo to się rzadko zdarza, żeby wydarzyło się coś takiego, że jedna z lepszych drużyn, najdroższa drużyna, nagle się skompromitowała i skończyła na samym dole, a ta najgorsza stwierdza w takim razie, że to się zamienimy. No, a do tego jeszcze do ósmy, brak sukcesu Mad Lions, tak. Powstanie na nowo team Heretics, Fnatic Redemption Arc, no i tabela jest po prostu losowana. To... No jedyne, co może nas tym wszystkim cieszyć, to, że nie ma tu koi. No prawda, nie ma prawda. I koniec. Nie chce mi się oglądać tej drużyny. Cała Europa jest zjednoczona w braku sympatii wobec koi. I to jest piękna rzecz. Nie ma tej drużyny i bardzo dobrze. No dobra. Koniec omówienia tego Leca. Potem w następnym odcinku sobie pogadamy o grupach, które nadciągają. I tyle. Krótki update od nas. Wracamy niedługo. I się trzymajcie, bo jest zimno.